Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Helldivers. Ja jestem Krakus i dzisiaj kilka spraw chciałbym poruszyć. Pierwszą myślałem, że dużo łatwiej jest znaleźć tutaj i dodać znajomych do gry. Niestety, kiedy wduszamy prawy R3 przycisk, czyli prawego joya, możemy wyszukać jedynie według kodu. Kod ujawniamy klikając trójkąt, z tym, że do tej pory wydawało mi się, że ten kod generuje się na całą sesję. Niestety tak nie jest, bo wystarczy, że kliknę znowu trójkąt, ukryję go, znowu go ujawnię i to już jest inny kod, czyli generuje za każdym razem inny. I to powoduje, że no, trzeba by być, komunikować się z kimś już, żeby mu podać ten kod, żeby dołączył do nas. No to jest trochę dziwne i myślę, że nad tym powinni twórcy gry popracować. W tej chwili albo z poziomu PlayStation, czy jeśli ktoś ma Steam, gra na Steamie, na PC-cie, no to przez Steam. Ja gram na PlayStation. No to najlepiej właśnie z poziomu PlayStation się dogadać i połączyć, bo te kody działają tak jak widać. No niezbyt to jest dobre rozwiązanie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, mamy nowe rozkazy. Mamy wyzwolić Czuch i Pentę. I cały wieczór gram tutaj, staram się wyzwolić Pentę, ponieważ Czuch jest jeszcze niedostępne. Wygląda na to, że najpierw musimy wyzwolić tę planetę. Jest już 45%. Kiedy zacząłem grać, było około 25%, więc w ciągu ilu tu? 4 godzin 20% doszło, więc średnia jest niezła. Powiedzmy 5% na godzinę. Więc myślę, że do jutra już to będzie załatwione i przeniesiemy się do Czuch. Natomiast jest nowość jedna. Otóż dostaliśmy możliwość przetestowania kasetowej wyrzutni rakietowej. Jest ona dostępna dla wszystkich Helldiversów bez względu na poziom na tej planecie. Ponieważ wystarczy, że się przeniesiemy na, powiedzmy, na jakąkolwiek planetę Robali. Tego już tutaj nie mamy. Więc to jest dostępne tylko na tej planecie na Pencie. I tutaj otrzymaliśmy to do testowania kosztem jednego slotu w zrzutach. I zaraz to tutaj przetestowałem na jednej, znaczy testuję cały wieczór, natomiast grałem tutaj na piątym poziomie teraz przypadkowymi graczami i śmialiśmy się, bo ta kasetowa wyrzutnia rakietowa, no, rewelacją nie jest. Ale żeby nie było, że narzekam, to chciałbym wam pokazać, jak to wygląda. Może na jakiejś dłuższej misji. I twórcy sprytnie to zorganizowali, ponieważ w tą misję już grałem. Na to niestety się zawiesiła tuż pod koniec. Także będę musiał rozegrać to jeszcze raz. Twórcy jak gdyby może nie zmusili, ale zachęcili nas do testowania tej nowej broni, zabierając nam jeden slot. Więc gdybym chciał na przykład wziąć teraz karabin bezodrzutowy, już tracę dodatkowy slot. Więc każdy sobie tak myśli, dobra, to zostanę przy tej nowej broni, będę ją testował, a na kolejne trzy sloty wezmę sobie zrzuty, których zwykle korzystam. I trzeba przyznać im, że trochę racji mają, bo szkoda tego jednego slotu. Zawsze go można wykorzystać na coś ciekawszego. Ale zaraz.
Ale dlaczego śmialiśmy się z innymi graczami? No to zaraz pokażę, kiedy nadleci pojazd. I wtedy się wszyscy uśmiejemy, ponieważ tą bronią nadlatujących pojazdów nie da się zniszczyć. Ona wystrzeliwuje takie, no takie kasetowe pociski lądujące pionowo w dół i no możliwe, że przyzwyczajimy się do tej broni wkrótce i będzie ona trochę lepiej wyglądać. Kiedy już przetestujemy. Nie mogę się doczekać, żeby użyć tej broni na czymś. Możliwe, że ona ma jakieś zalety, tylko że jeszcze ich nie dostrzegam i pewnie trzeba będzie przeczytać kilka artykułów, obejrzeć jakieś filmiki. O, jest. Leci. No i tak to wygląda. Wystrzeliwuje w górę pociski, nie niż samolotu, nie zrzuci go i one lądują. I tam zobaczymy, jak na kulkach zadziała. Nie robi mu żadnej krzywdy. I to też przetestowałem na kilku tych. Dobra, laboratorium teraz. Także. Nie wiem do końca na czym ma polegać ta broń i do czego ma być użyta. A jak widać kolejny raz nic to nie robi statką w ogóle. Jak to wygląda z graczami na niższych poziomach? Przychodzą, wychodzą i ciężko liczyć na nich. Zresztą gram na 5 poziomie w robotach, a jest gościu na 6, 21. Ten na 21 jeszcze ok. Pamiętam, kiedy ja byłem na 21 poziomie, to się bałem na 3 poziomie wejść na planetę opanowaną przez roboty. No ale to jestem ja. Calling in an eagle. Delivering payload. Follow me. Jak to strzela? Na przykład jeśli strzelę w górę. Nie chcę tutaj nikogo postrzelić. Jakiejś przypadkowej osoby, ale jeśli bym chciał strzelić. Na przykład w górę strzelić. O tak, może na tle tego. No to coś takiego robi. No nie wiem. Bardziej takich, żeby rozgonić słabszych graczy. Znaczy nie graczy, tylko przeciwników. Calling in reinforcements. To jest to. Jeden celny strzał z eruptora jest więcej wart niż cała seria z tego kasetowego czegoś, czym nas uraczyli. Nasi przyjaciele z Arrowhead. Requesting orbital. Freedom marches onward. Thanks to you. You may proceed to extraction.
Reloading! Jak się kończy wystrzał Hawka z tego, z tej broni. Też jest trochę irytujące. Uważam, że tylko host powinien wezwać ewakuację. Jeśli ja uruchamiam grę i mam jakieś cele w tej grze, nie wiem, zdobyć jak najwięcej próbek, zaliczyć wszystkie misje poboczne, zdobyć jak najwięcej punktów, a dołączają do mnie gracze i pierwsze co robią po zaliczeniu głównych misji wzywają ewakuację, no to najczęściej włączam mikrofon i mówię im, informuję ich, że wyrzucę ich z gry, jeśli tak to będzie wyglądać. Dobra, to tyle od Krakusa na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do komentowania. Dajcie znać, czy przetestowaliście tę nową broń. Jeśli tak, jeśli macie jakieś uwagi odnośnie tej wyrzutni kasetowej, to powiedzcie, jak się jej używa, w jakich okolicznościach, co robi źle. Bo na pewno jest jakiś powód, że została dodana do naszego arsenału, a na razie nie widzę celu ani przyczyny, dla której ktokolwiek miałby z niej korzystać. Także dajcie znać jak coś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Helldivers 2. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.